Cześć, witam wszystkich serdecznie na kanale kryptomanii Tu Piotr Gras z tej strony. W dzisiejszym filmiku zajmiemy się odebraniem Marble Dao. Pokażę Wam, gdzie i jak się ruszyć. Można też to wrzucić w staki, można wrzucić w Liquidity, można sobie zamienić. Także zawsze za przejdziemy do tego. Jeszcze newsik o airdropie. Będzie. Zawsze przejdziemy do tego, co się szykuje. I. Powiem Wam, że yy, wczoraj dwa filmiki leciały. Jeden właśnie cieszył się dużą, dużą yy, oglądalnością, drugi trochę mniejszą, ale szkoda, że właśnie nie oglądaliście jeszcze tego filmiku, bo sporo osób podbierało sobie bonusy na Cake Defi, ale naprawdę nie wiedzą, co z tym zrobić i jak można na tej platformie zarabiać. Yy, to jest tylko może moja sugestia, bo to nie jest porada inwestycyjna. Ale patrzcie na to, co Wam jeszcze raz pokażę, gdzie mamy deficina, jeżeli chodzi o Masternody online stronę. To jest pierwsza pozycja od jakiegoś czasu. Dlaczego? Bo jeżeli teraz są stokenizowane akcje firm, bo oni mają to legitnie zrobione z Nazdakiem, to można tam wrzucić właśnie w zarabianie jako pole płynności stablecoina z, z akcją firmy na przykład Tesli czy tam innych firm co są dodają cały czas sukcesywnie następne. Dlatego yy, tutaj się dużo tam dzieje na DeFiczenie i oni i można fajnie fajnie na przykład zarabiać, yy, jeżeli ktoś chce, nie, bo to nie jest porada inwestycyjna. Pamiętajcie, ale miejcie to na uwadze naprawdę, bo my jesteśmy z naszych wyników zadowoleni. Także przechodzimy jeszcze powiem wam jaki airdrop się jeszcze tutaj yy, wynalazłem. Ten hansum to to właśnie jest dzisiaj snapshot, ale druga sprawa. Osób, które jeszcze nie sprzedały swojego rakuna, myślą, że będzie droższy czy w zasięgu stylu, to oni mówili, że będzie drugi airdrop Także ci, co mają na przykład LP minimum 30 dolarów, czyli jakąś pole płynności na minimum 30 dolarów USD, lub Trzymają raku na 20 lub może być w miksie 10 rak i 15 UST To załapią się na drugiego airdropa Także Tak jak mówiłem wcześniej powstaje coś na ekosystemie kosmos tak jak było Osmosis Dostaliśmy airdropa Później Atom i Osmosis dały airdropa od Juno Juno ma swoje airdropy Między innymi jest taki racon neta, co y, tam jeszcze marble Dao, teraz dzisiaj, co właśnie o tym. I one też już dają er, y, szykują się pod airdropy, bo mają swoje projekty. Także to się bardzo fajnie rozpędza, napędza i, i tak jakby drzewo analogiczne w tych airdropach powstaje takie, tak śmiel zauważyć. No i fajnie, bo zawsze to coś do przodu, tak? Także trzeba też mieć na uwadze, że nie wszystko od razu trzeba sprzedać, wiadomo jeżeli jest cena fajna można sprzedać, odkupić taniej, żeby później się łapać znowu na dropy ale każdy zrobi jak uważa, ja nie namawiam, przypominam T-Grade, róbcie te, te cały czas, słapujcie sobie tam, dodawajcie płynności, bawcie się tym, bo tam przewidziany jest ten, no, za testnet drop i teraz przechodzimy do na przykład na Uniswap, ile mamy teraz Marble DAO? Ja już część właśnie wrzuciłem w stacking, ale przejdę na drugi portfel. To mniej więcej Wam powiem co jej zachodzi. 436 dolarów i teraz sobie przełączymy. I tu jest Marble DAO, przełączę sobie po prostu portfel na inny. No, przełączył się, dobra. I teraz connect kep. I czemu nie pokazuje. A czy nie? To będzie pokazywać na tym. Sorry, bo to jest świeżutki, to jest świeżutkie, i tu już jest za Swap Marble DAO. Tak 95. I tutaj na tej stronie będziecie odbierać. Przejdziecie sobie tutaj w tą stronę Marble DAO. gov i tutaj sklejmujecie sobie po prostu. Klim marble. Ja już mam sklaimowane. I teraz klikniecie tutaj. Przejdziecie na tą stronę. I, i tutaj jest yy, stacking yy, tego marbla. I przy. Gdzie to był? Manage. Klikacie Manage i jest stacking. Z tego co piszę, jeżeli chodzi o stacking, jedną godzinę się czeka. Fajnie, bo szybko można odstakować. Stacking jest tutaj. Wpisujecie wartość i stake token. Ja akurat wrzuciłem z tego pierwszego walletu w stacking. Także tamto poleciało w stacking. Zostawiłem sobie dosłownie. 0,05 na tamtym portfelu, żeby mieć na odbieranie transakcji i jakieś działania, a z tego portfela ja po prostu sobie sprzedaję. Dlatego zrobiłem sobie dwa portfele, żeby z dwóch portfeli odbierać airdropy, żeby na przykład część projektów sobie z jednego portfela będę zostawiał na dalsze staki, na dalsze zarabianie, bo jak wiecie, sami mówiłem na początku, Wchodzą następne airdropy od airdropów, także to jest fajne, a portfel który którym na przykład dość cena mnie będzie zadowalać, po prostu będę sobie sprzedał na bieżąco do stablecoinów Żeby je wrzucić też w interes do zarabiania, to już na innych platformach, z którego to już interesu, którego zarobię na stablecoinach to już będę wypłacał typowo dla siebie lub ewentualnie część jeszcze jeszcze gdzieś inwestował na dołkach z stabli, na przykład yy, przyjdzie jakiś yy, powiedzmy korekta głębsza, i sobie za te stable będą kupić Bitcoina, czy Ethereum, czy coś innego. Czyli mam nadzieję, że to nie będzie już dla was trudne, tutaj, na przykład sobie wrzucić ileś tak 0,5 czy 0,5 Marbla i wrzucić w Stacking, co jest jeszcze ważne, po wrzuceniu w stacking Tutaj, bo to już są stare propozycje, głosujemy na jedną z propozycji. Oglądając filmik yy, yy, tego Kolesia, ja, on dużo działa w ekosystemie Kosmos. On zrobił właśnie yy, tutorial o tym stackingu i powiedział, bo ten yy, projekt Marble Down nie cieszył się jakąś popularnością. Niektórzy byli po prostu niepewni tego projektu i. I on y, właśnie y, tam też w tym, tym filmiku o tym też powiedział, ale zaraz y, powiem wam o co chodzi: głosowanie. Że po w stacking trzeba sobie na przykład odświeżyć stronę i w pierwszy, najnowszy, który na przykład y, mamy jakiś y, voting, sobie głosujemy, oddajemy głos. Oddajemy głos i klikamy jest. Znów transakcję zapłacimy zapłac w jakoś minimalną, i tyle. I co jest ważne. Jeżeli ten projekt właśnie y, nie są, y, że ludzie uważają, że może być niebezpieczny, czy, coś, y, czy bezpieczny, bo jest mało, mało o nim wiadomo w sumie, w gruncie rzeczy, to wziąć sobie tutaj, przejść w settings i po zrobieniu tych wszelkich transakcji, czy, y, y, czy dodaniu do sieci, czy coś w tym celu, manage y, connection. Przejdźmy na Connection i po prostu zlikwidujcie sobie połączenie z tą stroną. I gdzie ja mam tutaj tym ArbleDAO? Airdrop, complex, Pstake, Protokół, Kawa. Nie, może już wcześniej likwidował. Nie, nie, sorki, sorki. Bo bym właśnie źle wam powiedział. Trzeba wejść na Juno. Widzicie, nie zmieniłem. Trzeba wejść na Juno. Tutaj. W Settings. Manage Connection i tutaj właśnie zlikwidować sobie. Jeżeli będziecie chcieli sobie łączyć, to po prostu to zlikwidować. Jest. I to zlikwidować. Jest. I już nie mamy konekcji z tym ale jak będziemy chcieli się na nowo połączyć, znów będzie trzeba potwierdzić to i znów chcę zlikwidować tak w ramach bezpieczeństwa powiem wam. W ramach bezpieczeństwa warto takie rzeczy czasami niepewne strony, jeżeli coś gdzieś odbieramy, po prostu sobie likwidować ten to połączenie. Poza tym w stackingu obecnie jest 18% przed chwilą, właśnie jak my wchodziliśmy tu, tutaj pokazywałem, było pokazywało 20. Ten na, na razie jest ruchomy, bo wiadomo, ludzie dodają, odejmują, kombinują, bo to jest początek tego. Także ten procent może się tam zmniejszyć, lub zwiększyć. Zobaczymy z czasem. Tu za to też będziemy dostawać inne tokeny. I dzięki temu zagłosowania też będą wpadać nam przez te Marble DAO jakieś dodatkowe profity. To już zobaczymy w przyszłości, jak to będzie działało. Mi się wydaje, że fajnie. Ja sobie po prostu to mówię, drugą część z drugiego portfela, sobie po prostu sprzedaję do Stablecoinów. Zrobię to na Junosłapie. Poza tym na Junosłapie są już y, pule płynności z tym Marbla. Y, z marblem, tak gdzieś tu mnie to mignęło. UNO track, Junonetta, Junocondex, dig jest. Juno y, you know Marble, już jest, y, jest pól płynności, jeżeli ktoś by chciał dodawać. Jeżeli słapować, to też już jest. Y, zobaczmy jaka cena. Ja mam teraz niepołączony portfel, to nie, chociaż jest połączony, ale nie będzie mi, nie będzie mi pokazywał. Y, chcę. Do UST 423. No ruchoma jest przez ją też była 450, 460, zjeżdża do 400. Tak się buja ja sobie wyczaję moment żeby sprzedać blisko może mi się uda 500 dolarów i, i jestem zado zadowolony z tego co mam obecnie moja wartość 414 Na tamtym portfelu 414 daje mi to około 800 dolarów w tym airdropie także ja jestem zadowolony mam nadzieję że wam też się udało i trzymam kciuki do następnych airdropów żebyście zyskiwali jak najwięcej Także trzymajcie się. Cześć!